Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Portal 2. A więc tak, ostatnio zrobiliśmy najgorsze coś, co można było zrobić, znaczy mówiąc, przebudziliśmy GLaDOS. A dzisiaj w sumie zmierzamy się z zadaniem odnalezienia urządzenia dwuportalowego w spalarni. No i cóż, to tutaj dużo mówić. Od ostatniego odcinka właśnie nie ruszałem portala, w sumie co dla mnie minęło prawie tyle samo czasu, co dla was. Przez to, że no, pożyczam portala, przez co nie mogę zawsze w niego grać, wiecie, kiedy mi się zachce. Tylko muszę się, najpierw muszę to uzgodnić z osobą, do której gry pożyczam. A mniejsza z tym, po prostu kontynuujmy rozgrywkę. I no, miałem tylko nadzieję, że nie będzie problemów. Powiem szczerze dzisiaj z moim gadaniem. Bo jednak, jakby to powiedzieć, no trochę lekki katar mi zaczyna łapać, rozumiecie? Nie mogę zagwarantować, jak będzie ze mną, a mniejsza. Dobra, i co tam? A, okej, dobra, chyba nie ogarniam. Tutaj mam portal jeden, tutaj drugi. I co ma to widać? Okej, chyba jestem ślepy. A, dobra, to o to chodziło, no tak. Jakby mi zależało na gadaniu z tobą, GLaDOS. Dobrze, idę w ogóle? Chyba. I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was forced really, to relive you killing me again and again, forever. You know, if you've done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. Tak. We've got a lot to do and only 60 more years to do it. More or less. I don't have the actuarial tables in front of me. Dobra, mniejsza z tym. Okej. Wybaczcie, tak rozkażona, naprawdę. Powiem szczerze, że trzeba było to wszystko zrobić GLaDOS, chociaż z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć, czemu do tego doszło w końcu. No, chciała nas zabić, ukłamać i w ogóle. I teraz stąd, co dalej? A, tam, dobra. Przynajmniej się nie zacinam. Aż taki idiotycznie. Okej, kamerę mam chyba trochę zbyt czułą, ale mniejsza już z tym. With me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. Tak. Widzicie, jak bardzo lubi nas GLaDOS. Dobra. I co ciekawe, jedziemy w dół. Powiem wam szczerze, naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć. Jest to chyba raczej bardziej zrobione na zasadzie, jak to się nazywa, po prostu, żeby wykorzystać jedną animację, chociaż moim zdaniem prawidłowe powinno być jechać teraz w górę. Skoro, no, tak de facto w sumie idziemy do obszarów testowych. Oh good, that's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Yeah. Okej, dobra. Dobra, już pamiętam, o co tu chodziło. No.
Dobra. Tam jest pomarańczowy, to znaczy... O nie, 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 zepsułem. Prawie zepsułem. A na całe szczęście nie jest aż takie trudne. Poza tym, że prawie zepsułem to, no. Nie jest źle. Dobra. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do. Yeah. Jej, udało się. Mamy zaliczony pierwszy test laserowy. Który powiem szczerze był prosty, ale mało nie zlamiłem. Ja, mi to mocno. Są drogą, nie wiem, czemu kursor się pojawia tutaj we wczytywaniu, ale... Mam nadzieję, że przebolejemy takie niekonsekwencje. I dobra, idziemy dalej. I just finished building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. Jej, możemy skoczyć. Więc to z tego, że już nas o tym uczono. I teraz tak, tutaj gdzieś powinny być, czy jak? A, jest, 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 jest. Dobra. A. Czy mi da się tędy przejść, czy tak? O, nie. Nie da się. Ale dobra, zrobimy to w taki dziwny sposób. W sumie po co mamy portale? Okej. Dobra, czyli w tamtą stronę to będzie przekierowywać. A muszę to umieścić... O, tu. Dobra, nic trudnego. Jak na razie. Chociaż znając... A, wracając, znając mnie, to pewnie jeszcze milion razy się przekonam, że jednak jest ciężko. I chwila, chwila, chwila. To jeszcze jest zwykłe pudło, czy to jest rys tamtego? Oj, niestety jest to rys tamtego. Niedobrze. Trzeba będzie, wiecie, coś wymyślić fajnego, co można by rozwiązać ten problem. Tylko problem w tym, że przynajmniej nie wiem, co to by mogło być. Chyba, że... Dobra, to było oczywiste. Tak, to było bardzo nawet oczywiste. Ale dobra. You are a horrible person. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Nie, widzicie, GLaDOS nie chowa w ogóle żadnego urazu, nie, skądże znowu. Po prostu testy testują naszą osobowość zamiast prawidłowości zastosowania metody w ogóle. Nie, tak, tak. Ona już przez to przeszła i nic jej potem. That horrible person thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Ja, super. No i to jest numer 3 na 22. Nadal to samo, nic nowego. A, jakoś sobie poradzimy. Tak. Dobra. Nie jestem pewien, co trzeba będzie zrobić do końca, ale powiedzmy, że tak. Najpierw tutaj i zobaczmy. Okej. Nie niebieski portal. I te rzeczy pomarańczowe, super. No. Jak zepsuć, to już zepsuć na potęgę. O, sa. Jest tylko jedno miejsce, czy kilka? Chyba wszystko sugeruje, że tylko jedno. A nie, jednak kilka. Niedobrze. Niedobrze. Chociaż... To strzela tam. Teraz... Tutaj?
Dobra, to jednak nie jest takie trudne. Pomarańczowy. Trochę bliżej. I udało się. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. A to ciekawe. Naprawdę ciekawe. Będąc w stanie hibernacji, udało nam się przytyć. Nie wiadomo, ile w tym prawdy oczywiście, bo Glados może tylko nas wkurzać, ale no. Warto i tak brać takie rzeczy pod uwagę. I dobra. Lecimy dalej. One moment. Zepsute. You're navigating these test chambers faster than I can build them. So feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. Mhm. Tak. I zaczynałem się już większym wyzwaniem. A co tym razem? Po pierwsze. No. Nie da się zniszczyć kamery. A szkoda. Chyba, że? Nie, dobra, chyba da radę. Tylko teraz trzeba to zrobić jakoś tak bardziej. Okej, okay, trochę bardziej w tą stronę. I wyżej, może? Okej, okay, teraz delikatnie w tą. Dobra, teraz wyżej. Szkoda. Czyli nie da się zniszczyć kamery. Okej. Dobra. Dobra, udało się. Tylko... Co to miało na celu? Skoro i tak trzeba się tam jeszcze dostać. Dobra, mniejsze. Ej, mamy kostkę. I teraz tak. Z tą kostką, czy mogę zrobić coś więcej? Chyba niestety nie. Więc uznajmy, że w sumie... A, dobra, to nie ma problemu przecież. Tylko muszę wziąć ze sobą kostkę oczywiście. A, ja to naprawdę tam nie myślę. Ale na szczęście tylko momentami, więc no. Nie jest aż tak źle, jak mogło być. Teraz niebieskie przestawiamy tam. I teraz z kosteczką spokojnie możemy pojechać. W miarę easy. Tylko trzeba myśleć. A jak wiadomo, u tym... Znaczy, u tym, no, z tym u mnie bywa problematycznie i różnie. I ta promień, który mógł mnie zabić. But for the record, you don't have to go that slowly. Uh-huh. Walk over to the elevator and we'll continue the testing. Fajnie, fajnie. Można testować. Hej, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy. Bo nie ukrywam, chciałbym dzisiaj już pokazać więcej nowości i w ogóle pójść dalej, ale... Nie wiem, czy będzie aż tak... Dobrze, z tym wszystkim. Co? This next test involves the Aperture Science Aerial Faceplate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Mhm. Dobra. A, dobrze, już rozumiem. Okej, dobra. Mamy nowości na szczęście. Ale no, chociaż czegoś więcej. You're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in.
So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. Ciekawe, prawda? Naprawdę ciekawe, że nam tutaj tak Glados gada. Ale cóż. Czego można się spodziewać po sztucznej inteligencji, która chciała nas zabić? Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself. Dobra, jest coś cokolwiek jeszcze takiego, co można zrobić? Nie widzę niczego, więc co? Trzeba będzie się zająć w takim razie wybijaniem. Okej, mój błąd. Zepsułem to bardzo mocno. Tak. Nie, za od ostatni stan gry to chyba nie będzie to. No niestety, trzeba teraz... Tak. Tutaj, bo się nie udało. Smutne trochę, ale no. Gra tego wymagała, więc to zrobiłem. Let's see what the next test is. Oh, advanced aerial faceplates. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself. Tym razem nie zrobię już takiej głupoty. I udało mi się. Tak. Brawo ja. Jednak coś tam potrafię. Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers. So sometimes there's still trash in them. Standing around, smelling and being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jest kostka. I teraz pomarańczowy tutaj. I powinno wyjść dobrze. Co o szczęście, jak śmieci leciało, to się nic nie stało. That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head. Which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Yeah. Normalnie wspaniała przyjaciółeczka. I w sumie nie wiem, czemu ciągle o tym mówię, skoro już mówiłem, ale tam, jak mówię, nie w formie jestem trochę. I'm sorry. I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Nie zadziałało GLaDOS. Oh, did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go ahead and grab another one. Okej, okay, nie rozumiem. Nie rozumiem naprawdę, co tutaj mam zrobić, czy mnie po prostu postawić. Oh well, we have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Nie no, powiem szczerze, podejrzewam, że wiem, co trzeba zrobić. Skoro są takie opcje, to pewnie, nie wiem. Jakoś tak przejść z nią, czy coś? Okej, okay, dobra, to może jednak portale nie były potrzebne. Tylko czy na pewno? Nie. Znowu coś przesadziłem. Chyba, że... Nie wiem, tam jakoś wyżej pewnie muszę się dostać. Problem w tym, że no. Nie wiem, może to... dobra, to było oczywiste.
Ja naprawdę bym tam wiecie, co jestem głupi. Jest sobie tyle. Nic więcej nie da się powiedzieć o moim poziomie idiotyzmu. A dobra, tutaj jeśli skoczę, to mnie gdzie wystrzeli. Tam. Dobra. Tutaj niebieski, pomarańczowy tu. I dobra. Wybaczcie ten kaszel. Ale jak mówiłem, coś tam mnie pomału zaczyna chrupsko rozwalać, prawdopodobnie jakieś. Nie, żeby było to coś poważnego. Jak mówię, prawdopodobnie po prostu jakiś taki katar. Więc no. Nie ma co się o mnie martwić, jedne co to tylko tyle, że no. Będę musiał trochę. Chyba. Niczego nie zabieraj. Niczego nie zabieraj, no. Chciałbym tylko. Tak jakby wszystko było już odporne na wiązki portalowe. Pewnie to jest jakiś achievement za wyniesienie czegoś z tego pokoju, wiecie. No niestety. Jako, że zależy mi też trochę na czasie, żeby wiecie, jak najwięcej nowości pokazać. To w sumie żadnych nowości, ale jak najwięcej po prostu testów zrobić, etapów, poziomów, jak zwał, tak zwał. No to jednak tak. Będę musiał sobie odpuścić póki co. Robienie takich mini achievementów i wkurzanie GLaDOS. Może kiedyś to jeszcze będę powtarzał, ale. No jak wiem, nie teraz. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Tak. Dobra. Oh no, the turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There, if you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Okej, tutaj kostkę, która jest potrzebna tutaj, ale już widzę, że to nic trudnego. Jak zwykle można oszukać system. Bardzo łatwo. Tylko teraz. A, jeszcze zanim coś co. Ja. Musiałem. Po prostu zrozumcie mnie, musiałem. Gdybym tego nie zrobił, nie byłbym sobą. I teraz tak. Chociaż chwila. Nie. To trzeba jakoś inaczej zrobić. Znając, że laser nie będzie musiał przejść przez to. Dobra, mniejsza zresztą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż z drugiej strony to byłoby dziwne, żeby laser nie przechodził przez takie pole. No, tak jak mówiłem, jednak przechodzi, więc jest okej. Dobra. No to lecimy. I zobaczymy dalej, jak to będzie. No tak. W sumie, jak tak patrzę, 23 minuty. Czas dosyć przyzwoity. Rozdział trzeci, więc jej. Nie jest wcale tak źle. Ten rozdział zakończyliśmy. O to tak po prostu. I ciekawe, w ogóle że tutaj biją w ścianę, konkretnie. Ej, no cóż. Ciekawe. Well, I'm back. The aerial faceplate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There. Try it now. What happened, right? I was just lying there. You thought I was done. This plate must not be calibrated to someone of your generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight.
You look great, by the way. Very healthy. Try it now. Bird, right? Couldn't believe it either. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. Mm-hmm. I'll just lower the ceiling. No nieźle. I nie dowiemy się, co tam ten cały... W sumie, nie wiem jak na niego mówić, on ogólnie chyba ma na imię Whitney czy jakoś tak, ale... No, mniejsza jego prawdziwe imię. Nie wiem jak ja powinienem go nazywać. Ale tak, no ja ogólnie cokolwiek tam... Jego tam miał dotyczyć, to cokolwiek on tam opowiadał, to... No niestety nie dosłyszymy całej historii. Na całe szczęście nie jest to wielki problem. Dobra. A tutaj co miałem zrobić? A. Dobra, czyli najpierw tam trzeba. Super, po prostu. Chociaż teraz może jestem w stanie już sam się tak tam wyskoczyć. Ja, na szczęście jestem, więc to. Wielkim problemem nie będzie teraz to wszystko robić bez pomocy tamtej wyrzutni. A nie, tutaj ona akurat jest potrzebna. Kolejna kamera, której nie mogę zniszczyć. Okej, co mamy? Pomarańczowy, dobra, czyli niebieski na górę. I ponownie kapatultujemy się w kosmos. Tak, dobra. Mamy to. I teraz tak, to tutaj mniej więcej. Ej, no ale bez przesady. Zepsułaś postać. Zepsułaś. Tam sobie powinienem chyba do niej mówić po imieniu, czyli Chell czegoś tak, ale... W sumie mniejsza o to, jak ona się zowie. A, okej, dobra. Już widzę, co trzeba będzie zrobić. Nie jest to wielki problem. Tylko no, kolejność działań jak zwykle została zaburzona przeze mnie. Look at you, sailing through the air majestically, like an eagle, piloting a blimp. Mhm. No, i już jest dobrze. Tak więc no. Super po prostu. A teraz dawać windę. Dobra. No to jedziemy. I w sumie powiem szczerze, najchętniej bym już po prostu też zakończył odcinek. No właśnie, najchętniej bym to zakończył, bo w sumie mam taki moment, że w sumie coś, ale powiedzmy odcinek jest krótki. A jednak czas antenowy, jak zwykle to nazywać, moim zdaniem powinien być zazwyczaj wyrównany, więc no. Po co tutaj przyleciałem? W sumie to nie wiem. Dobra, może spróbujmy coś tego typu. Nie wiem, co mu to dać, ale tak, jesteśmy tu. A, kostka, no tak. Jak ja mogłem zapomnieć o podstawie podstaw, czyli o kostce. Dobra. I lecimy. Mhm, super. Nie wiem, po co to robię, ale okej. No, halo, postać. Dobra, jest, naprawione. Okej, dobra, jeszcze raz. W sumie nie wiem, po co zrobiłem i co mi to daje, ale... Niech będzie, że to jest przydatne.
Chociaż warto sprawdzić, może tutaj coś, czego nawet nie zauważyłem. Dobra. I tak, tak. I tu. Okej. Okay. Okej. Okay. Mhm. To skoro to jest tutaj i tu widać jakąś potrzebę lasera, to tak, jeden portal w tym miejscu. Bardziej tak, okej. Okay. Drugi gdzieś tam, po to, żeby doprowadzić, tylko najpierw trzeba właśnie, jak to się nazywa, to zrobić w ten sposób. I tam mamy niebieski, tu pomarańczowy. Bierzemy zwykłą kostkę i sruniemy dalej. Dobra. Well, you passed the test. I didn't see the deer today. I did see some humans, but with you here, I've got more test subjects than I'll ever need. No w sumie powiem szczerze, nie. Naprawdę już się wybijam z rytmu. Jak wcześniej jeszcze jakoś tak byłem w stanie gadać coś, ale teraz już... Nie wiem czemu, wydaje mi się, jakby mózg mi się wyłączał pomału, czy on wyłączał prawidłowo. Muszę się przyzwyczaić do gadania w dobry sposób. W szczególności jeśli to nie jest jakieś specjalne mówienie inaczej, typu zamiast latanie to sruwanie, a zamiast katapulta, kapatulta i takie tam rzeczy, rozumiecie? Ale dobra. Mamy już w sumie te pół godziny, co... Zrobię jeszcze jednego testa i... These bridges are made from natural light that I pump in from the surface. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. It would also set your hair on fire, so don't actually do it. Aha, tak. Akurat to jest w miarę proste. A tylko bardziej trzeba byłoby chyba zrobić tak i tak. Dobra. A i co teraz? A, dobra, teraz kostka będzie spadać. A to oznacza mniej więcej tyle, że pomarańczowy tutaj, czy coś, nie, jeszcze niżej. Nie, niebieski, pomarańczowy miał być. Dobra. Nie Dobra. Nie wiem do końca co, jak, gdzie, kiedy, ale niech będzie. Spróbuję. Pewnie coś już i tak zepsułem. Tam jest pomarańczowy, czyli teraz niebieski. No i w sumie, co mi to da? Nic. Trzeba będzie jeszcze raz to zrobić. No cóż. Definitywnie, skoro pojawią się już kolejne nowości, to na tym odcinku zakończymy, czy tam w sumie na tym etapie. Dobra, kostka już jest zbugowana, że tak nazwę, i mogę strzelać pomarańczowym. W tym wypadku pomarańczowy, tak. Tutaj to chyba było. Pomarańczowy. I tutaj teraz będzie ciekawa akcja, bo pomarańczowy. Dobra. Brawo. Brawo po prostu. Użyłem resztek mózgowia do rozwiązania tego wszystkiego. Jeszcze nie jest dobrze, jeszcze bardziej w tamtą stronę. Chyba teraz jest ok, w miarę. Poza tym, że za wysoko oczywiście, ale takimi problemami to można się zająć w dowolnym momencie. I teraz tak, pomarańczowe, tak, nawet nie ma co się przejmować teraz tym wszystkim. Wracamy tutaj, teraz pomarańczowe, tak, i w sumie...
Trzeba się jakimś mostem mam przejmować. Speaking of which, I was researching sharks for an upcoming test. Do you know who else murders people who are only trying to help them? Did you guess sharks? Because that's wrong. The correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. Aj, no cóż, GLaDOS. Ale dobra, mamy achievementy. To jest zaliczone. Ale co będzie dalej, to już przekonamy się w kolejnym odcinku, który przypominam będzie... Kiedy znowu przyjdzie do niego kolej? No. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Dobra. Mniejszy, no więc tak, naprawdę, co będzie dalej, to się przekonamy w kolejnych odcinkach. I miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś wielkich problemów dalej logistyczno-myślowych. No i do tej pory, moim zdaniem, przyzwoicie mi poszło. Nie mówię dobrze, nie mówię źle, przyzwoicie. No i dobra, już naprawdę kończymy, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.